Witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwsze tego rodzaju nasze tutaj spotkanie. Gościmy Józefa Orła, z którym do tej pory występowałem w telewizji internetowej w Polsce, a teraz postanowiliśmy, że będziemy też co jakiś czas pokazywać się w prawym górnym rogu, a że mamy no, takie możliwości lokalowe, jakie mamy, to spotykamy się w naszym starym miejscu. Lokalikowe możliwości w sklepie Fotomag u Michała, gdzie normalnie opowiadam o książkach, a dzisiaj będę rozmawiał z Józefem o polityce i różnych bardzo ciężkich sprawach. Mam nadzieję, że nam się uda o ciężkich sprawach. To może zacznijmy lekko, ponieważ mamy straszliwe zupełnie wzmożenie emocjonalno-patriotyczne dotyczące nieszczęsnego pomnika nad Hudsonem, wyobrażającego poczmistrza przebitego bagnetem, bagnetem osadzonym na karabinie, trzymanym przez nie wiadomo kogo. Przez powietrze. Z tego się zrobiła afera, w której głos zabierają póki co no, publicyści, ale co, politycy też? No przecież marszałek Karczewski napisał list do tego fulopa, do tego burmistrza. Że co? Że to nieładnie. Ale oni wszyscy muszą zrozumieć, że ten rodzaj emocji to jest pułapka zastawiona na nas po to, żebyśmy pokazali, jak głęboko nie rozumiemy amerykańskich realiów. Tak myślę. Oraz historii. Oraz tak naprawdę historii, bo nam się wydaje, że jeżeli udowodnimy, tak, albo no, udowodnimy, powiemy, że Polacy bohatersko umierali w Katyniu, to oni się wzruszą i zostawią pomnik. Oni i tak ten pomnik zdejmą. Oczywiście, ponieważ niebagatelnym powodem, dla którego oni to zrobią, jest to, że ten burmistrz jest Żydem węgierskim. A ponadto bardzo inteligentnym facetem, jak widać. Znaczy, i bardzo zdecydowanym. To jest bardzo ważne. Znaczy, że węgierskim to nie ma znaczenia. Otóż jest poza jakimś biznesem, że chcą tam jakiś park postawić, a ten pomnik jest wstrząsający i brutalny. To najważniejszy powód jest taki, o czym mówię w Roninie od dłuższego czasu, że lobby żydowskie, a właściwie być może środowiska dbające o tożsamość diaspory żydowskiej na świecie, łącznie z państwem Izrael, chcą nam wszystkim wmówić, że Holokaust był jedyną taką zbrodnią w całej historii, co pokazuje na charakter wybraństwa, narodu wybranego i cierpienia z tym związanego, w związku z czym tak naprawdę Holokaust unieważnia wszystkie inne cierpienia. A ponieważ Katyń wygląda tak samo, tylko to jest trochę mniejszy, jak ludobójstwo Holokaustu, więc Katyń trzeba odsunąć, zlikwidować w historii. A już takim drobiazgiem zupełnie jest to, że w Katyniu zginęło ponad 400 oficerów Żydów, czy Polaków żydowskiego pochodzenia, co strasznie też tym środowiskom żydowskim psuje ten monolog. No. Więc my ze swoimi cierpieniami będziemy mieli problem, żeby je światu pokazać, bo Żydzi nam je odsuwają od nas. Tak samo jak Ormiański. Ponieważ... Znaczy, ja jestem zdania, że ten pomnik trzeba zdjąć, dlatego że on tak naprawdę niczemu, nikomu nie pomaga. Ja rozumiem, że jest Polonia amerykańska, która sobie ten pomnik postawiła. On chyba powstał za Wałęsy albo za Kwaśniewskiego. Nie chcę teraz dokładnie orzekać. Ja nie pamiętam. Natomiast dobrze by było, żeby go jednak przesunąć albo w ogóle... Józef, on jest okropny. A znaczy, on jest brutalny. I dziwny. Znaczy, no on jest dziwaczny. Dziwno, tak, z karabinem, który sterczy od pleców. Ten mundur nie jest... Człowieka. Znaczy, to wszystko jest wariacja na temat. Zgadza się, ale jest... Pomnik to pomnik. Właśnie mieliśmy o pomnikach rozmawiać. Pomnik to pomnik. No ja nie mogę ktoś się z tobą go postawił, zgodzić. No. Ale nie musisz. Ktoś go postawił, ktoś się na to zgodził, pomnik stoi. I teraz zauważ, kto go chce przenieść czy zlikwidować. Przez przeniesienie. Nie mieszkańcy tego Jersey, tylko burmistrz, władza. On nie pyta mieszkańców o to, co oni na ten temat myślą, ale wyobraź sobie,
Tam jeden z takich polskich patriotów, Żydów zresztą, właśnie był w Stanach i mi dzisiaj przez telefon opowiadał, że on był w Jersey. Próbował rozmawiać z tym burmistrzem, się nie udało. Znaczy, rozmowa nic nie dała. Ale co on zauważył? Po pierwsze, mieszkańcy Jersey nic o tym nie wiedzą i nic ich to nie obchodzi. Normalne. Spotkał Polonię osób, chyba jak dobrze pamiętam, 8. I oni byli też obojętni wobec tego pomnika, czyli nie oni brali udział w postawieniu. Więc jedną rzeczą jest, że ktoś z pewną intencją go postawił, ktoś się na to zgodził, a drugą, że ten, kto się na to zgodził, znaczy odpowiednik tej władzy, ten burmistrz, chce go zabrać. Więc to jest jego decyzja, a my możemy protestować, bo nam wolno. Nie, no możemy protestować, natomiast ja chcę zwrócić uwagę na to, że tego rodzaju, jakby to powiedzieć, wydarzenia mają po pierwsze charakter ustawki, po drugie mają charakter prowokacji. To znaczy, to ten burmistrz. Bo nam się wydaje, że na Zachodzie nikt nic nie wie o naszej historii. Ja jestem przekonany, że ten pan dokładnie wie, o co chodzi z Katyniem. Ten to na pewno. Tak, ten, i on wydał tę decyzję właśnie po to, żeby uruchomić pewien rodzaj emocji. I ten rodzaj emocji uruchomił, tak? Teraz pytanie, jak to się potoczy dalej? Oczywiście nasz ulubieniec sierżant Daniels natychmiast napisał list protestacyjny do tego pana i wziął w obronę ten pomnik. Ergo zaczął reprezentować polski patriotyzm. No, tak? To jest zabawne. Zaczął reprezentować polski patriotyzm i niedługo się okaże, że żadnych polskich patriotów, bo skoro Józef, skoro mówisz, że można przejąć emocje związane z zagładą, tak, i powiedzieć inne śmierci są nieważne, to można też przejąć narrację i emocje związane z patriotyzmem, bo dlaczego nie? No właśnie to się dzieje. No właśnie to się dzieje. Sierżant Daniels mówi, dobrze, jestem wielkim polskim patriotą, a ci inni patrioci są mniej ważni. Dlaczego? Bo nie są Żydami, to jest właśnie oczywiste. Właśnie, dokładnie. Znaczy, tak? Jak rozumiem, koniec tego przepięknego dialogu ma być taki, że po obu stronach będą Żydzi, którzy będą dyskutowali na temat cierpień. Na temat cierpień ewentualnie i będą próbowali je gdzieś tam zapisać w jakimś rachuneczku. No więc na boku, jak się w lewym dolnym rogu. W lewym dolnym rogu, dzięki. Ale wiesz, to trzeba się jakoś godnie zachować wobec tej sytuacji. Ja mam kilka propozycji, ale... To spróbuję jeszcze pofilozofować jeszcze raz. Tutaj cały czas działa mechanizm, który wpadamy, bo jesteśmy naiwni i nie umiemy myśleć politycznie i jesteśmy źle zorganizowani jako państwo. Mianowicie te środowiska żydowskie prowokują Polskę i Polaków bardzo skutecznie do właśnie okazywania tych emocji. A jak mamy 36 milionów Polaków, to wśród internautów zawsze się znajdzie 100 tysięcy czy 7 tysięcy takich, którzy zaczną... W ostateczności komuś się zapłaci. To właśnie, w końcu Rosjanie są świetnie zorganizowani w fabrykach trollów, więc to spokojnie też może iść w tą stronę. Chodzi o to, żeby ktoś tam twardo jakieś antyżydowskie teksty wygłaszał czy wypisywał i wtedy tamci mogą jasno powiedzieć, patrzcie, Polska to po prostu antysemicki kraj, co było do udowodnienia. Tak. Więc my się bez przerwy dajemy w konia robić, ale blogosfera nie jest winna, ponieważ ludzie mogą i mają prawo i obowiązek pisać, co myślą, jeżeli piszą uczciwie. Natomiast państwo jest winne, ponieważ państwo nie promuje ani nie kieruje tym procesem polskiej polityki historycznej. W dodatku jeszcze nie prowadzimy jej od nigdy. No, ale to jeszcze dodajmy do tego państwa, dodajmy publicystykę, tak? Bo no, są tak zwani poważni publicyści, którzy lansują swoje nazwiska w ten sposób, że jakby to powiedzieć, skaczą w nurt najbardziej mętnych emocji. Tak? To bo to jest najlepsze. Natomiast nikt nie promuje postaw, sposobów zachowania się, które by nas uchroniły, duże grupy ludzi, bo cały czas mówimy o dużych grupach ludzi, które by uchroniły duże grupy ludzi przed wpadaniem w takie prowokacje, w takie pułapki, i przed nabieraniem się na sierżanta Danielsa. Ja to próbuję robić. Wiesz co, to jest tak, że niestety wszystko jest tak ustawione, że wystarczy, że jakiś bałwan założy rogatywkę, tak, i płaszcz bez pasa i przejdzie się ulicą i to już jest po prostu bohater katyński, no, jeszcze, który cudem przeżył. I jeszcze w dodatku, ponieważ jest aktorem, to gada jak nakręcony i pytanie właśnie tylko, w jakim mieście rosyjskim go nakręcili. Ale to masz absolutnie rację i... Ale to też ostatecznie jest tak, państwo jest źle zorganizowane, państwo nie ma swojej własnej narracji, w związku z czym nurt jest nie tylko mętny, ale bardzo żywiołowy. Wszyscy robią w nim co chcą. Co chcą, tak? I, no dobrze, ale... Państwo nie pokazuje kierunku, nie jest drogowskazem.
nie uczy ludzi polityki, nie uczy ludzi. No dobrze, ale państwo składa się z urzędników, z ludzi aspirujących, z ludzi, którzy chcą dostać władzę w swoje ręce, z ludzi, którzy, no przynajmniej w deklaracjach są na tyle uczciwi, że mówią, że chcemy zrobić to, to, to i to, chcemy, żeby było dobrze, żeby było lepiej, tak? Słabo to ale, widzę. No słabo to widzę. Słuchaj, mamy Patryka Jakiego, który chce być prezydentem Warszawy, tak? I on zaczyna dobrze swoją drogę, uważa, że to dobrze, ja uważam, że zobaczy się no, od gotowania obiadu nad Wisłą. Święci pańscy, czy oni mogą przestać gotować ci ludzie? Może im powiedz, już nie gotujcie. Ale dlaczego? A za co w tym złego powiedz? Ale Józek, to jest populistyczne. No, oczywiste, o, przepraszam, no, ale użyłem tego słowa, więc Jacek, ja nie będę. Ale, nie, dobrze, dobrze. Pamiętasz? Jacek Kuroń też gotował zupę dla biednych i skończyło się to tym, że jak wydawało mu się, że dzięki temu ma jakieś poważanie polityczne w społeczeństwie, bo miał poważanie ludzkie. No to się skończyło tym, że w wyborach prezydenckich, nie wiem, nie miał 1%, czy no, coś no, w tym ale rodzaju. Przecież nie chcemy no tego. Jak no tak, jak idzie tą samą no, drogą. No idzie tą drogą, a ty jeszcze mówisz, że to jest dobry kandydat. Nie chodzi mi o to, że jest dobry. Chodzi mi o to, że chyba nie ma lepszego. Nie wiem, czy on jest dobry, to dużo zależy od tego, jak on będzie prowadził kampanię, ale i czego go nauczą i w ogóle co w tym człowieku siedzi, nie wiem. Natomiast wiem, że PiS nie wyłonił kandydata na prezydenta Warszawy 2 lata temu, a trzeba było od tego zacząć. W momencie, w którym PiS przejął władzę, powinien myśleć o kandydatach pamiętasz, na marszałków i na kandydatach, o kandydatach dlaczego na prezydentów dużych oni miast. Oni tego nie robią. Dlaczego oni, bo to się narzuca samo przez się. Ja jeszcze od siebie bym dołożył, a propos tej wcześniejszej naszej tutaj gawędy, znaczy tej sekundy wcześniejszej, że wobec tego populizmu, przepraszam, więcej nie będę. Ale spokojnie. Ośrodki decyzyjne, ośrodki, które myślą poważnie o polityce, powinny sugerować ludziom, albo wręcz organizować jakieś struktury złożone z ludzi myślących, nie karierowiczów, nie ludzi, którzy chcą być dowódcami obrony terytorialnej i tupać butami podkutymi po bruku w Hrubieszowie, tylko... Józef. Niech sobie tupią. No tylko dobra. Tak się państwa nie buduje. Nie, no oczywiście, że nie. Żeby tak, istniały środowiska, które wszyscy bazują na tym, że ludzie pójdą na nich głosować, tak? Pójdą albo nie pójdą, jeżeli coś się puszcza na żywioł, tak? I uruchamia się jakiś, no, puszcza się jakiś strumień, to potem można zmienić kierunek tego strumienia, tak? Natomiast znaczy, jeżeli... Państwo nie działa, krótko mówiąc, tak? No, nie działa, nie działa. I nie działa nasze państwo PiS-u, jeżeli tak można powiedzieć, też nie działa. Nie wychowuje ludzi do polityki, nie umożliwia im udziału w tej polityce. Natomiast uprawia gawędę patriotyczną. I ja już szczerze mam dosyć, dlatego że dzisiaj wszedłem nawet do metra. Parę gawęd. Wszedłem do metra i tam po prostu jest już tylko i wyłącznie biało-czerwona, już tylko i wyłącznie dla wszystkich i jest po prostu tak fantastycznie, jak jeszcze nie było. To jest nachalne, płytkie, podane bez zrozumienia, natomiast z takim zaśpiewam, nareszcie możemy się wspólnie ucieszyć. No nie możemy się ucieszyć, bo i filmu o Bitwie Warszawskiej nie będzie na czas, bo się kredyty posypały. Nic nie będzie. Nic nie będzie, nie będzie żadnego dużego, wspaniałego wydarzenia. Będzie zamiatanie pod dywan jakichś okruchów. Ale tak. Ponieważ widziałem, byłem blisko tego, jak to się robi, to mogę coś na ten temat powiedzieć. Jasne, chętnie posłuchamy. To jest tak, że nie ma otwartego pola wyłaniania dobrych projektów, dobrych zadań, dobrych narracji, dobrych ludzi. I pytanie dlaczego? Bo gdyby było, no to oczywiście naród by zgłosił 1500 projektów, jak obejść stulecie niepodległości. Ktoś by z tego wybrał 3 sensowne i jeden by się zrealizował, byłoby przepięknie. Tymczasem jest tak, że zamyka się możliwość pokazywania projektów przez to, że tworzy się instytucje, które same z siebie te projekty wymyślają. Polska Fundacja Narodowa, której nieszczęściem jestem w Radzie i próbuję coś racjonalizować, ale to tam mi się nie udaje. Tam się nie da nic racjonalizować, nie próbuj nawet. Próbować to będę, ale efekt właśnie jest taki, ale z istoty jest. To się nie da. Już. Tak, na razie udało mi się razem z kolegami
skończyć projekt z panem Kusznierewiczem, ale to straty są bardzo duże z tego powodu i nie znikną. Ale proszę, masz przykład. Otóż są Polacy, którzy wymyślają dobre rzeczy. Jan Pietrzak dawno temu wymyślił łuk triumfalny na 2.20, na stulecie Bitwy Warszawskiej. I co? Nie tylko, że tam opozycja go nie chce, że pani Hanna Gronkiewicz go nie chce, miejsca nie chce dać i tak dalej, ale PiS też się nie może zdecydować na poparcie. Ale myśmy wyśmiali ten łuk, Józef. A ty to sobie możesz wyśmiewać. Ja chcę powiedzieć, to jest druga rzecz. No. Pierwsza jest taka. Człowiek wymyślił, projekt jest standardowy, ponieważ w takim Paryżu ten łuk sobie pięknie stoi, wszystkim się podoba, samochody pod nim przejeżdżają, można go zwiedzać, więc projekt nie jest zły. Jeżeli tobie się nie podoba, masz prawo go właśnie wyśmiać, ale ja chcę powiedzieć, że projekt był, projekt jest wielki, czyli on by coś znaczył, ale też rząd PiS-u nic nie zrobił, żeby ten projekt powstał, bo Jan Pietrzak już tak w ostateczności wymyślił, żeby go postawić w Wiśle. A Wisła jest wojewody, czyli rządowa, czyli można by to zrobić. Mnie się to strasznie podobało. Komuś się może nie podobać, ale chodzi mi o to. Nie masz perspektywy, nie masz alternatywy. On to wymyślił, to nie jest realizowane. Natomiast rząd, struktury pisowskie, struktury państwowe nie wymyśliły innego równie dużego projektu. To jest, właśnie ja się zastanawiam dlaczego, ale wróćmy na chwilę wyborów samorządowych. Kiedyś rozmawialiśmy o dyscyplinie w organizacji. I ja, pamiętasz, jak były wybory, co Bielecki był kandydatem, ja usłyszałem z ust członków PiS-u, może nie bardzo prominentnych, że oni nie będą głosować na Bieleckiego. Myślałem, że mnie cholera weźmie. Oczywiście Bielecki jest taki, jaki jest, można go nie lubić, ale jest decyzja, jest kandydat i jest organizacja. Wszyscy mają głosować na kandydata wysuniętego przez organizację. I nie to, że oni zostaną w domu, bo mają chore dziecko albo pies dostał cieczki, tam suka, przepraszam, tylko idą do urny i głosują. Natomiast no, nie ma dyscypliny, tak? No to, ale Józef, no to kto mówię, decyduje, tak? No nie działa, no to kto decyduje, widzisz, prawda? Mamy przywódcę, ale nie mamy kierownika. Mamy lidera, który potrafi w ważnych momentach przeprowadzić ratujące czy sensowne decyzje, ale my nie mamy aparatu państwa, które by działało na co dzień. No bo nie ma organizacji, która by była poza państwem, a jednakowoż to państwo wspierała. Ktoś powie, że ja tu postuluję zorganizowanie bojówki albo mafii. Nie. Można to nazwać inaczej. Można to nazwać inaczej, naprawdę. Ale według nie mnie trzeba problem używać takich istnieje wyrazów. W samym aparacie państwowym przede wszystkim. I to państwo nie było zorganizowane, bo miało nie być zorganizowane. Po 89 tym myśli okrągłostołowej, w ogóle się silne państwo nie podobało. Najlepsze byłoby takie, przy którym tak słabe, żeby silni mogli rwać dużo, a słabi, żeby się musieli podporządkować. Wegetować. Tak jest. I to pasowało. PiS przyszedł do władzy w 2015 najwyraźniej bez takiej diagnozy, że państwo trzeba bardzo wzmocnić. Ale to jest jeden wątek. Wzmocnić państwo, wzmocnić aparat państwowy, na pewno nie przez obniżki płacy, no, ale... Przez epatowanie nędzą, tak? Tak, to jest, pójdzie w drugą stronę, ale równocześnie też od 89 nikt nie promował, nie pozwalał się rozwinąć sektorowi obywatelskiemu, organizacjom społecznym. Zrobiono rzecz sprytną, promowano organizacje, które naprawdę działały politycznie na rzecz tego, co te, no tej koalicji okrągłostołowej, czyli trzeciej RP, jak to by nazwać, kontynuacji PRL-u. I one udawały, że zastępują całą sferę działalności społecznej. Tymczasem jest tak, że w tej działalności społecznej mamy te kilkaset organizacji, powiedzmy opozycyjnie związane z Unią Wolności, z Platformą, z Nowoczesną, z SLD, wszystko jedno, finansowanych na przykład przez, czy to tutaj przez Sorosza, czy przez środki europejskie, czy z funduszy takich na przykład jak norweskie, które są bardzo ideologicznie nakierowane i te pieniądze nie są luźne, to znaczy Norwegowie chcą, żeby tutaj rządziła opozycja i żeby ta kasa
tę opozycję raczej wspierała, ale równocześnie właśnie dlatego utrupiono jakąkolwiek ochotę do działania społecznego, szczególnie lokalnego, więc nie mamy ani silnego, efektywnego państwa, ani silnego społeczeństwa obywatelskiego czy wspólnot lokalnych, które by wymuszały na tej władzy na przykład wójtowskiej, burmistrzowskiej to, żeby rządziły zgodnie z interesem mieszkańców. Dlatego państwa dalej nie mamy silnego. No wiesz, ale próba zorganizowania jakichś inicjatyw oddolnych poprzez Kluby Gazety Polskiej moim zdaniem poniosła klęskę, dlatego że było to zarządzane centralnie, sterowane ręcznie, nie miało nic wspólnego z żadną... I politycznie. I politycznie. Czyli odegrało, odegrało rolę, swoją rolę. Przybudówki partyjne. Tak, tak. Więc żeby... Też dużo. Ale dobrze, to powiedzmy, że jako podobało. Początek mogło być. Natomiast no trzeba nie, to bo było... poszło w stronę polityczną, a nie społeczną. No bo kierownik chciał robić karierę polityczną. Tak, dokładnie. Ale jest... budować sobie małe imperium polityczne i to mu się udało zresztą. No ale w polityce tak, nie zaistniał ale... i nie zaistnieje, bo jest za krótkim zawodnikiem. To chyba zależy od jakichś układów, bym powiedział, znaczy, no, w PiS-ie, ale ważne. Ale co, myślisz, że może się tak to zmienić, że wypłynie? Nie wiem. Ten kierownik swego czasu mawiał, że jest jednym z najważniejszych ludzi w Polsce, więc pewnie wydawało mu się, że jest. Ale co innego, kluby Gazety Polskiej wykonują i wykonały ogromną robotę patriotyczną, ale w sferze politycznej, a nie w sferze społecznej. To jest kluczowe. Klub Ronina zajmuje się, ale jest malutki, zajmuje się nie działalnością partyjną i nie wspiera myślenia partyjnego, zajmuje się myśleniem w ogóle politycznym, stojąc po stronie prawicy. Więc on jakby jest takim malutkim, wolnym uniwersytecikiem na średnim poziomie, takim drugiego roku studiów, powiedzmy, politologii. Ale takich organizacji nie ma, po prostu. Ale zobacz, mamy z jednej strony, sam powiedziałeś, olbrzymi aparat finansowany ze środków zagranicznych, który lansuje, forsuje i przepycha bardzo złożone, przemyślane do końca tak narracje propagandowe, gdzie nie ma miejsca na przypadek. Na kilkadziesiąt lat do przodu, tak? Gdzie nie ma miejsca na przypadek. Tak. Naprzeciwko tej tak machiny masz Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło władzę tak i usiłuje z tym walczyć za pomocą tego pomnika, co ma wbity, tego tak poczmistrza, co ma wbity bagnet w plecy. I takich akcji. I podobnych akcji. Podobnych, tak. Za tym wszystkim oczywiście nie kryje się intencja czysta i męczeństwo, tylko ambicje i ambicyjki rozmaitych kacyków. I niech, choćby nie wiem, jak szlachetnie wyglądali ci ludzie i jak nie wiem, jak głęboko nie współczuli za pomordowanym w Katyniu, nigdy nie uwierzę, że tylko im o ten Katyń chodzi. Tak? Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Więc sprowokowanie tych ludzi, wypuszczenie ich, Józef, na tą machinę, po to, żeby ta machina się po nich przejechała, jest takie proste. Tak, tylko że to nie urzędnicy państwowi dają się wpychać w tę prowokację zaplanowaną tam na Zachodzie, ale przede wszystkim zwykli ludzie, blogerzy, aktywni internauci. Ale Polacy i tak dają się wpychać, tak? Tak? Bo a oni... dlaczego? No. Bo nikt im ważny z pierwszej strony gazety, czy z pierwszej minuty dziennika telewizyjnego nie mówi, jak się zachowywać. Ja to próbuję powiedzieć w Roninie. Nie dajmy się sprowokować, zajmijmy się budowaniem naszej narracji pozytywnej, ale tego się nie da zbudować bez państwa. Ale oczywiście, że się nie da, natomiast nie da się też, znaczy no, tak się nie dzieje jak chcemy, nie dlatego dzieje że politycy uważają, że lansowanie takich postaw im pomaga w utrzymaniu i zdobyciu władzy. No, więc ile razy no tak oni muszą dostać po tyłku, przewrócić się na pysk za przeproszeniem, tak? I pozdzierać sobie tę gębę, czyli... żeby w końcu zrozumieć, że to nie, że tak nie działa to. Myślę, że jest gorzej, to znaczy, że w obozie, na, w ogóle w polityce polskiej istnieje w dalszym ciągu selekcja negatywna. No. W związku z czym ci, którzy działają bardziej mocno, twardo, właśnie działając na emocjach, zaraz ci dam prosty przykład tego, jak to się dzieje, oni myślą, że wyskoczą. No dlaczego na przykład prezydent Duda idzie do tych 10 czy 15 niepełnosprawnych w Sejmie, kiedy wiadomo, że tam idą ministrowie. Mhm. On ani nic nie może, ale może świetnie przeszkodzić w tym dialogu,
czy w bardzo trudnej negocjacji, ponieważ po drugiej stronie siedzą ludzie naprawdę pokrzywdzeni i jakoś reprezentujący ten milion rodzin niepełnosprawnych, ale równocześnie motywowani politycznie, więc ta negocjacja jest niesłychanie trudna. I on przeszkadza. Dlaczego marszałek Karczewski pisze do tego burmistrza jakiś list w sprawie tego pomnika, kiedy tym zajmuje się konsul w Ameryce i zajmuje się aparat MSZ-u. Efekt jest taki, że ten burmistrz wymyślał po prostu marszałka Karczewskiego i poobrażał zresztą, bez żadnych konsekwencji. No właśnie. No i tu jest problem. Jeżeli polityk wchodzi do jakiejś wody, to powinien wiedzieć, co się będzie działo, jak będzie z niej wychodził. Tutaj najwyraźniej marszałek Karczewski nie przewidział żadnych konsekwencji tego, co będzie, jak kolega Fulop go tam błotem obrzuci, prawda? I w związku z czym marszałek stoi dalej w wodzie i odgraża się, że zrobi proces. No, burmistrz nic nie zrobi. Po pierwsze nic nie zrobi, a po drugie niech spróbuje zrobić, bo tam burmistrz tylko na to... Wszyscy czekają po prostu w blokach. Czeka, prostu. Dokładnie. Trzy kancelarie już gotowe. No z całą pewnością jeszcze zażądają od marszałka jakieś pieniędzy. Więc jest tak, nie ma woli politycznej, żeby uporządkować to państwo i tutaj są dwie możliwości. Albo jest tak, że nasz naczelnik tę wolę, czyli możliwość działania politycznego ma za małą, czyli nie jest tak, że jest dyktatorem. Oczywiście, to znaczy, że nie jest. Te gry wewnątrz obozu rządzącego są takie, że on w ich wyniku nie może tego dobrze, prosto i jasno układać. A przypomnę, że jak Jarosław Kaczyński był kiedyś w klubie Ronina, to miał chyba 3 czy 4 godzinny wykład, w którym ludzie byli zachwyceni, ponieważ okazało się, że on umie o polityce opowiadać w sposób prosty, jasny, zrozumiały i etyczny. A gdzieś wtedy byliśmy w opozycji. Przechodziliśmy po wygranej do władzy. Można było obiecywać, co zrobimy. Teraz rządzimy już 2,5 roku i teraz nie można obiecywać, chociaż PiS cały czas stara się to robić. Trzeba by pokazać, co zrobił i trzeba by pokazać, jak organizuje społeczeństwo do wielkiej zmiany. Coś mówiliśmy, znaczy oni mówili o tym i Morawiecki mówił i Kaczyński o tym, że oni chcą zmienić bardzo poważnie, ustrojowo Polskę. Ale my nic nie słyszymy na temat tej zmiany. Jedyna wiedza, jaką ludzie czerpią na temat prezesa Kaczyńskiego, pochodzi z filmu Ucho Prezesa. Znaczy oraz, nie jedyna, ale główna. Główna, tak. Oraz z jakichś jeszcze obocznych felietonów, jakiejś publicystyki publikowanej w internecie, przez nie wiadomo kogo, przez jakichś ładnych blogerów i tak dalej. Natomiast ucho przejęło całą narrację, którą powinien emitować prezes i jego otoczenie. Tak. No to kto to jest otoczenie prezesa, Józef? Możesz wymienić nazwiska? No, je widzisz, patrz, jest premier, wicepremier Szydło, wicepremier Gliński, minister Brudziński, minister Błaszczak. No ale ci wszyscy ludzie muszą rozumieć, jak działa informacja. No więc być może oni to rozumieją albo nie, ale z całą pewnością z ich działania wynika, że nie rozumieją. Wynika, albo, że się nie rozumieją, dogadać, dlatego... Albo tak, mają inny pogląd na ten temat. Ale to nie działa to profesjonalnie, tak, nie działa maszyna. Poza tym... Widzieliśmy to już kilka razy na przykład, jak ta spółka Solvere, czyli dwoje, pan Matczuk z panią Plakwicz, jeśli nie mylę nazwisk, wymyślili te billboardy sądowe. No nie jestem pewien, czy to cokolwiek dało, poza tym, że opozycja mogła pokazywać, jak PiS marnuje pieniądze. ale... No, nie rozgrywa się na billboardach sprawy konkretnego branżowego sporu o sądy. Tam można pokazać, nie, że sędziowie kradną, bo wszyscy czasem, znaczy nie wszyscy, ale wszędzie, w każdym środowisku jest paru złodziei i idiotów, ale nie pokazano, że sądy są niesprawiedliwe. Bo to trzeba by było pokazać w sądzie, prawda? No, trzeba by to a nie na billboardzie, bo sąd to jest kanał dystrybucji informacji. Ale na przykład, wiesz, no w Polsce nie można nagrywać rozpraw sądowych. No tak? I to, a powinno się... Kiedyś ta jawność chyba była wręcz uchwalona. Ja nie wiem, ale nie można nagrywać znaczy, rozpraw. Chyba można, to chyba za zgodą sądu, który zawsze może powiedzieć, że
że się nie zgadza, tak? Coś mu nie pasuje, bo jest za gorąco. Światło jest za mocne, ta, coś w tym rodzaju. Pani sędzina będzie kamera źle jest wyglądała. Podejrzana, tak, albo się nie umalowała. Akurat, bo nie wiedziała, że przyjdzie ale, kamera. No więc triumf nad środowiskiem niesprawiedliwego wymiaru rzekomej sprawiedliwości musi być pokazany w sądzie. Jest cała... Od tego są seriale tak, na Zachodzie. Tak, jest cały segment filmów. Sędzia udaje prawdziwe case'y, no. Prawda? I uczy nas, to jest ogromna rola, uczy nas, jak wygląda, powinien a my wyglądać mamy, sąd. Mamy, nie mamy, czy to nie jest tak, że my nie mamy w popkulturze żadnej polityki, a jeżeli, to w wymiarze karykaturalnym, tylko no, i wyłącznie. Raczej nie tak. Ma poważnej tak. Polityki w popkulturze. Kiedyś tak. Musimy zrobić osobne nagranie o tym. Tak. Dlaczego nie ma poważnej polityki? Teraz mi to przyjdzie. Ale mieliśmy w jakimś kanaliku, nie za dużym, jakąś tam sędzinę, co miała dwa imiona. I Anna i Maria Wesołowska, ale to jaja były przecież. Właśnie. Właśnie, no to wszystko a, były właśnie, jaja, no. To, to wszystko jest, o, tam młodzież z problemami, pedofil, handlarz narkotykami, to nie o to chodzi. No. Z Amerykanów Polacy się śmiali, że Amerykanie są niepoważni albo seriozni za bardzo i uczą, i te filmy amerykańskie, nawet wielkie, są pedagogiczne, mają jasne a tezy. A polskie to nie są, tak? Ale inaczej, Amerykanie dzięki temu wychowali naród. Nie, no, wychowali, że czarny to jest taki sam jak biały, wychowali, że trzeba zęby myć. Pamiętam taki film chyba Al Pacino, jeśli dobrze pamiętam, albo z De Niro, który był sobie zwykłym policjantem, który miał romans ze zwykłą dziewczyną, chyba kelnerką, i oni przez 10 minut na ekranie myli zęby, mówiąc. O kurczę. Mówiąc. Ja nie pamiętam takiego filmu. Coś pięknego, ale co było ważne? Mówili bardzo wyraźnie że przez system postsynchronów, ale chodzi o to, to się musiało Amerykanom wbić. To nie lady z angielskiej arystokracji, ani bogaty francuski baron mył zęby, tylko prości ludzie. Prosty policjant i prosta kelnerka myli zęby. Ja bym nie lekceważył tej pedagogiki amerykańskiej. Ale nikt nie zamierza tego lekceważyć, tak, dlatego ona, jest potężna jest, machina utrzymująca dokładnie. Poważne organizacje kiedyś i strukturę Hollywood państwa. Było do tego, żeby wychowywać Amerykanów także w patriotyzmie. Teraz Hollywood służy do wychowywania w genderze, ale dalej seriali, robi to bardzo mocno. Seriali amerykańskich nikt nie wyrzuci z anteny, bo jest za dużo ośrodków telewizyjnych, coś muszą puszczać, poza tym za tym stoi jakaś zawsze struktura państwowa też. I kasa, natomiast no i w Polsce nie ma czegoś takiego, bo państwo jest wyszydzane, tak? Albo nie istnieje, tak. Albo jest wyszydzane, tak? Albo tak. Jest sprowadzane do budowania czyli dróg, ciepłej wody w kranie. Nie mamy szacunku, tak? Znaczy redukowana do ciepłej wody, tak. Tak. W tym słynnym powiedzonku o ciepłej wodzie, chciałem tylko zwrócić uwagę, że tam był fantastyczny dysonans poznawczy, mianowicie przychodzimy, słuchamy tego Tuska w telewizji, który mówi, że państwo to czego jest gotowe, to da ci ciepłą wodę. Idziesz do łazienki, sprawdzasz, bo nie daj Boże, tam naprawdę... A tam jest gorąca woda. Jeszcze. Niesamowite. Bo jeszcze jest gorąca woda, bo była wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro, ale Tusk powiedział, że może jej nie być. Może być ciepła, a jak może być ciepła, to może być zimna, a może nie być, a może być wcale. Ja miałem jeszcze lepszy pomysł. Nie tylko, że to, tak naprawdę, co Tusk powiedział, to była starannie ukryta, groźba. Bardzo poważna groźba. Bo jak może nie być ciepłej wody, to może nie być zimnej, może nie być kranu, może nie być wanny i może nie być twojego mieszkania. I reprywatyzacja Warszawy pokazała, tak jest, może nie być mieszkań. Wiesz co, opowiem anegdotę, a potem opowiem straszną rzecz. Ja pamiętam czasy, mój ojciec podłączył wodę bieżącą do domu w 1954 roku. Był chyba pierwszym człowiekiem na ulicy, który podłączył bieżącą wodę do domu. A ja jak byłem w podstawówce, to jeszcze pamiętam, jak matki moich kolegów z bielizną w misce szły do strumienia płukać bieliznę. To jeszcze na własne oczy to widziałem. 70 lata. Nie, właśnie, 70, tak. Tak? To ja opowiem swoją story. Mieszkałem na ubeckim podwórku od roku 52 i wtedy, a dom to wybudowano w 48. Wydawałoby się, że wszystko powinno być. Była zimna woda i chodziliśmy przez kilka lat do kotłowni osiedlowej, która była blisko, i tam robiliśmy pranie i tam raz na tydzień chodziliśmy w sobotę chyba z ręcznikami
Mycie, bo tam była ciepła woda. Nie no, proszę cię. I na tym ubeckim podwórku przyprowadzono ciepłą wodę, chyba gdzieś 56-57, jak miałem, po paru latach. Aha. W każdym razie. Czyli też woda była, kanalizacja zimna była. Ciepła woda była luksusem, który kiedyś nastał. Słuchaj, fantastyczne życie, jak się nam podniosło. No rank, bo komunizm, no. Ale teraz powiem rzecz straszną. Jaki przegras z Gronkowcem? To znaczy z tym Gronkowcem coś nazywa Trzaskowski, tak? A, z Trzaskowskim, tak. Dobrze, dobra, no też Gronkowie. Nie, no, z Gronkowcem Trzaskowskim. Dobrze, no. dobrze powiedziałeś. Tak może być, ponieważ Warszawa, szczególnie w drugiej turze, pewnie wszyscy się przeciwko jakiemu odwrócą. No jest jeszcze jedna taka już techniczna trudność. Otóż jaki idzie z hasłem, że tępi złodziei, którzy biednym ludziom ukradli mieszkania. I teraz, to jest prawdziwy problem, tylko kłopot polega na tym, że w Warszawie mieszka więcej słoików niż starych warszawiaków. Oczywiście. A te mieszkania ukradziono starym warszawiakom, a nie z tych nowych bloków. Nikt nie prywatyzował nowych bloków. W związku z czym dla słoików, jaki jego argumentacja o zaprowadzeniu uczciwości, zapobiegania kradzieżom i tak dalej, w ogóle ich nie dotyczy. Oni w ogóle tego nie rozumieją. Mowa do chińskiego ludu tak. przez zamknięty lufcik. I pytanie, czy jaki wyciągnie z siebie dwie narracje dla starszych warszawiaków i dla słoików inteligentnych. Nie wyciągnie, dlatego że, no, że nie ma żadnego doradcy, który by mu to powiedział. To ja nie wiem. Ludzie wszyscy, którzy zajmują się tak zwanymi, jakby to powiedzieć, no kampaniami, chociaż to nie są kampanie. Wszyscy ci ludzie, oni się do niczego nie nadają w mojej ocenie. Zobaczymy. Ja się do niego odezwałem w takiej prostej sprawie, mianowicie, czy jest zainteresowany kontrolą wyborów, czy taki już dość rozbity i osłabiony ruch kontroli wyborów by mu się przydał. On powiedział, że jest zainteresowany i się do mnie powiedział, że się odezwie. Jak już się do mnie odezwie, to ja go zapytam, czy ma doradców od drugiej narracji nie dla ma. Słoików. No to zobaczymy. A jeżeli się do mnie odezwie, bo nie musi. Aha, no tak. No, tak. No, przekonamy się. Jeżeli tutaj jeszcze wiesz co, do tego przepięknego lokalu się przyjdę, to powiem. To za miesiąc musimy się umówić. Czy kolega jaki się do mnie odezwał to za miesiąc i czy jest zainteresowany w czerwcu drugą jakoś. Narracją? Możemy. No. Możemy. To jest oczywiście ważne, dlatego że jeżeli Warszawa po raz kolejny zostanie oddana tej platformie, to po prostu dalej będzie. Ale jeżeli Warszawa zostanie oddana platformie, to następne wybory PiS przegra, to jest oczywiste. Tak, znaczy mówi się w ten sposób, że jeżeli opozycja w sposób wyraźny, to dotyczy, gdzie jest wyraźny w wyborach samorządowych? Duże miasta można policzyć. No tak. I sejmiki, czyli marszałkowie, to można policzyć. Ile ich jest, trudno liczyć 2500 wójtów, burmistrzów i prezydentów, skąd oni są, szczególnie, że większość jest nie wiadomo skąd, bo wymyślają tam różne nazwy, komitety lokalne, obywatelskie na rzecz naszej ukochanej miejscowości, prawda? I nie wiadomo, czy to SLD, PSL, czy inny PiS, czy Platforma, ale jest tak rzeczywiście, że jeśli okaże się w tych dwóch kategoriach wymiernych, duże miasta i sejmiki, że PiS przegra, no to jest otworzona droga do przegranej. Do przegranej, ale to przegrana prawdopodobnie nastąpi przez rozpad partii, tak? Ja myślę, że to będzie tak, bo jeżeli jest poparcie zewnętrzne dla PiSu, tak? Poparcie amerykańskie, no to partii nie da się tak łatwo zwinąć, tak? Więc prawdopodobnie nie będzie wiemy, rozsypanie. Jest, bo tak, bo Amerykanie nie popierają PiSu, albo inaczej nawet Trump nie popiera PiSu przeciwko Platformie. Trump popiera Polskę walczącą o pozycję pomiędzy Niemcami a Rosją, najchętniej w kierunku Trójmorza, czy Międzymorza, czy jak się to nazywa, ponieważ wtedy Amerykanie mogą się tu osadzić i nie pozwolić na trwały sojusz Rosji i Niemiec. No to jest znajdą nowego lidera, wykreują nową siłę polityczną. No poczekają, aż się wykreują, albo aż sierżant Daniels wskaże. Albo sierżant Daniels wskaże kogoś. To jest przerażające. Tak. No, sierżant Daniels, abstrahując w ogóle od tego, kim ten człowiek jest i co on tam naprawdę myśli, to w ogóle jest nieistotne. Przyjeżdża jakiś młody misio z Izraela czy skądś i robi u nas za wiceministra
polskich spraw zagranicznych. Wszystkiego. Tak, i szerzy dyplomację polską na Zachodzie z efektem zerowym oczywiście. Oczywiście, bo na wszystkich listach jest na pierwszym miejscu, bo sam się tam wpisał. Ale wiesz, to ja napisałem, że... To jest kompromitacja państwa polskiego. Że Daniels to jest taki miś z okienka. Pamiętasz, misia z okienka? Pamiętam. Była taka bajka. I Czechowicz zapomniał, wyszedł i powiedział, a teraz, drugie dzieci, pocałujcie mnie w dupę. Tak. Pan Pawlik chyba. A, Pawlik to był. No to widzisz, to Daniels jest po to, że on za każdym razem, pomnik, nie pomnik, jakakolwiek ważna sprawa, wychodzi dalej i Daniels mówi, pocałujcie mnie w dupę. I po to jest Daniels. A ja myślałem, że on jest tym misiem. Znaczy, no tak, bo on jest tym misiem, on tylko że on jest misiem. Bo to miś powiedział, nie Pawlik. Miś był laleczką. Znaczy, ja misia nie pamiętam. Świetny był misia. Ale ja już byłem, już po misiu się urodziłem. Aha. Raz widziałem jakiś archiwalny, wiesz, ale to już właśnie pozamiatane było. Prosimy telewizję o pokazywanie misia z okienka. To Jacka była audycja. Jagacki. I też szczególnie z tym... Ktyś i Balbina oraz ten trzeci. Dokładnie, są najlepsze patriotyczne w ogóle właśnie. I wychowawcze seriale. Powiedziałbym nieprzyzwoity dowcip po Ktysiu i Balbinie, ale później dopiero jak zamkniemy kamery, bo nie będę takich rzeczy robił. Jeszcze robię. Był Jacek i Agatka. Jacek i Agatka. Najtańszy serial, jaki był. Dwie małe kuleczki drewniane na dwóch palcach. A miałeś takie zabawki? Ja miałem, bo sprzedawali. Mój syn takie. Pierwszy miał. Takie zabawki miałem. Dokładnie. No, ale no właśnie, a propos... A nie męczymy już ludności. Nie wiem. Bardzo. Chyba już zbliżamy się. Mamy 50 minut, teraz 10 minut na reklamy. 10 minut na reklamę. Już reklama była, więc Michał może wplecie to. Klub Ronina. Proszę Państwa, Józef zaprasza wszystkich do klubu Ronina, a ja zapraszam wszystkich do naszego sklepu. Tylko tych, co myślą. Ponieważ nie mamy co liczyć na to, że Państwo zorganizuje jakieś struktury i jakby to powiedzieć kluby, bo to trzeba nazwać kluby. Nie bojówka, nie mafia. Kluby, nie Gazety Polskiej. Kluby ludzi myślących o historii gospodarczej na przykład. Więc musimy sami to organizować. Chciał, nie chciał. I wskazywać kierunki i robić to tak, żeby sierżant Daniels w ogóle nie rozumiał, o co nam chodzi, bo to jest jedyna droga. Bo jeżeli on cokolwiek zrozumie, znajdzie jakiś punkt zaczepienia, to jak z wariatami na dworcu, jak się spojrzy jakiemu prosto w oczy, to koniec. Bo no? Jestem ciekaw, na zakończenie powiem, że chciałem sprawdzić, co to za facet i poprosiłem o spotkanie z nim. Cisza kompletna. I ja tego nie rozumiem, jak Żyd z Izraela propolski może się nie spotkać z Polakiem żydowskim z Polski. Przecież myślimy ale, tak samo. Ale nie może się z tobą spotkać. Ale Józef, musisz zrozumieć jedno. On ja ma wiem. Cię... Dlatego poprosiłem go o spotkanie. Jak wszyscy oni mają sprawdzić. Takich jak ty, jasne. Tam gdzie miś z okienka miał dzieci, rozumiesz? Jasne. Miś z okienka miał dzieci w głębokim poważaniu, z wielką miłością. Choćbyś, nie wiem, na jakie koligacje się powoływał. To zawsze na koniec. To zawsze on ci powie na koniec to, co miś z okienka, tak? I oni nigdy nie będą szanować takich jak ty. Nigdy. Ale powiem ci tak, że nie o to mi chodzi oczywiście. Dzieci... Po wysłuchaniu tego, co pan Bronisław Pawlik powiedział, po pierwszej fali zdenerwowania, myślę, że zapamiętają to na całe życie, jako jedną z najpiękniejszych przygód telewizyjnych. Wreszcie ktoś telewizora prawdę powiedział. Prawdę powiedział, ale teraz mamy to odwrócone na nicę i wykorzystane przeciwko nam, tak? To prawda, no. to prawda. Trzeba zamknąć to okienko. Nasze na razie zamykamy, dziękujemy. Ale jeszcze wrócimy. Jeszcze tu wrócimy. Z Józefem. Jeszcze tu wrócimy z Olem. Jak proszę powiedzieć, czy Państwo chcą, żebyśmy wrócili. No, drodzy, to już coś tam będzie działo pod tym nagraniem, jakie będą komentarze. Nie, po prostu, zobaczymy. Ja wolę po prostu nie myśleć, co tam będzie. Dobra, jeszcze na dzisiaj powiemy, kończymy, bo... że zaraz jedziemy do Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. Ale to i tak Michał tego dzisiaj nie puści. Nie, ale żeby Państwo wiedzieli, że Gabriel będzie ze mną jeszcze 20 minut gadał o tym samym dla kogoś innego. A tam jakiegoś prowadzącego będziemy mieli? Nie, takie... ja jestem prowadzącym. A, ty jesteś prowadzącym, no, czyli po prostu sterem, żeglarzem, kuglarzem. Tak. Okej, okay, dobra. Nie. Niech będzie. Prowadzących wystarczy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia. Usłyszenia. A teraz, drogie dzieci.